Jeśli nie posiadasz końców na paczki i składy, wbijaj na superkońcy.pl. Najtańsze końce w sieci, wiele metod płatności, bezpieczne metody dostawy, a z kodem rabatowym Matrom dostaniecie końcy 5% taniej. Link w opisie, polecam. Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Matrom, a to pierwszy odcinek z serii modyfikacji w grze FIFA 19. W dzisiejszym materiale chciałem wam zaprezentować modyfikację, która dodaje do trybu kariery wszystkie ikony z trybu Ultimate Team. Przedstawię wam również poradnik, jak zainstalować tego moda. Jednak zanim zaczniemy, chciałem was bardzo serdecznie poprosić o zostawienie łapki w górę, ponieważ ostatnio moje filmy mają problem z dotarciem do większej ilości osób. Zostawcie również subskrypcję oraz kliknijcie w dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o moich nowych filmach. Natomiast przejdźmy już teraz bezpośrednio do sedna sprawy. Jak sami możecie w tym momencie zauważyć, dodałem do mojego klubu kilkadziesiąt ikon, aby zaprezentować wam, że ta modyfikacja działa bez żadnych zastrzeżeń. Oczywiście ikony, które widzicie teraz na swoich ekranach, mają dokładnie takie same statystyki i twarze jak w trybie Ultimate Team. Nie są to oczywiście zawodnicy stworzeni przeze mnie. Oczywiście muszę w tym momencie wspomnieć, że zainstalowanie tego moda będzie bardzo dużym ułatwieniem gry, dlatego jeżeli ktoś z was nie chce psuć sobie frajdy z trybu kariery, to stanowczo odradzam instalowanie tego moda. Jednak korzystając z okazji, że udało mi się wgrać tą modyfikacją, to chciałbym wam przedstawić kilka ciekawostek dotyczących ikon w trybie kariery. Pierwsza ciekawostka dotyczy wyglądu tych zawodników w trybie kariery. Już na samym wstępie wspomniałem, że ta modyfikacja dodaje do naszej kariery zawodników, którzy mają dokładnie takie same twarze jak w trybie Ultimate Team. Jednak na przykładzie holenderskiego piłkarza możemy pokusić się o stwierdzenie, że Game Face Legend w trybie kariery wygląda jeszcze lepiej niż w trybie Ultimate Team. Oczywiście głównym powodem takiego postrzegania rzeczywistości jest to, że w trybie kariery menadżera możemy przyjrzeć się tym ikonom z bliska, m.in. właśnie podczas negocjacji. Druga ciekawostka dotyczy byłego bramkarza Dynamo Moskwa. Oczywiście nie bez powodu zdecydowałem się na umieszczenie tej ciekawostki w tym zestawieniu, ponieważ jakiś czas temu zrobiło się dosyć głośno o bramkarzu Arsenalu, który napisał na Twitterze, że na negocjacje swojego kontraktu założyłby zamiast kasku elegancki krawat. Co ciekawe, firma EA Sports zareagowała bardzo szybko i od tej pory Peter Czech negocjuje swój kontrakt bez kasku. Natomiast jak sami możecie w tym momencie zauważyć, Lev Yashin nadal ma na sobie nieodłączną część jego garderoby i na negocjacji kontraktu pojawi się ubrany w garnitur i stylową czapkę. Natomiast w tym momencie przechodzimy do ostatniej ciekawostki dotyczącej wieku tych zawodników. Zresztą na pewno większość z was zdążyła już zauważyć, że każda z tych ikon miała tylko 19 lat. Myślę, że możemy to potraktować jako pewnego rodzaju ciekawostkę, ponieważ są to dokładnie tacy sami zawodnicy jak w trybie Ultimate Team. Jednak dopiero tryb kariery daje nam możliwość sprawdzenia, ile naprawdę mają lat. Natomiast dzięki temu, że mają oni jedynie 19 lat, zarobki, których żądają, są, biorąc pod uwagę ich ocenę ogólną, bardzo niskie. Oczywiście dla nas jako menadżerów jest to wręcz idealne rozwiązanie, ponieważ bez problemu możemy ściągnąć do swojego klubu ikonę, która nie obciąży naszego budżetu. Natomiast koniecznie napiszcie w komentarzu, co o tym wszystkim sądzicie. Jednak w dzisiejszym materiale chciałem wam również przedstawić pewien eksperyment, w którym skonfrontowałem ze sobą drużynę Manchesteru United, w której umieściłem kilka legend tego klubu, z drużyną Milanu, do której również przetransferowałem kilku zasłużonych dla klubu zawodników z przeszłości. Oczywiście naszym głównym celem będzie sprawdzenie, kto w tym starciu okaże się lepszy. Także przejdźmy już teraz bezpośrednio do prezentacji obu zespołów. Aktualnie na swoich ekranach możecie zobaczyć prawdopodobnie najlepszą drużynę Manchesteru United, złożoną zarówno z zawodników obecnie występujących na stadionie Old Trafford, jak również zawodników, którzy zaliczyli naprawdę wiele występów w barwach drużyny Czerwonych Diabłów, a ich występy na zawsze pozostaną w pamięci kibiców drużyny Manchesteru United. Oczywiście, jak sami pewnie zdążyliście zauważyć, są to tacy zawodnicy jak Edwin van der Sar, Rio Ferdinand, Laurent Blanc, Paul Scholes, Ryan Giggs, Ruud van Nistelrooy oraz George Best. Natomiast w tym momencie możecie zobaczyć prawdopodobnie najlepszą jedenastkę drużyny Milanu, złożoną zarówno z zawodników występujących obecnie, jak również kilku bardzo zasłużonych dla klubu zawodników z przeszłości. W tym przypadku są to tacy zawodnicy jak Inzaghi, Nesta Maldini, Baresi, Seedorf, Szewczenko czy aktualny trener drużyny z San Siro, czyli oczywiście Gennaro Gattuso. Oczywiście w każdym z tych składów starałem się umieścić jedynie zawodników, którzy naprawdę zapisali się na kartach historii danego klubu. Mówił o tym dlatego, że doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że jest jeszcze na pewno wiele ikon, które występowały czy to w drużynie Manchesteru, czy to w drużynie Milanu. Jednak ci zawodnicy zaliczyli raczej krótsze epizody w barwach danego klubu i w związku z tym nie znaleźli się w kadrze danej drużyny.
Oczywiście na potrzeby tego testu wcieliłem się w rolę szkoleniowca drużyny Manchesteru United, a następnie zarówno jedną, jak i drugą drużynę przeniosłem do tej samej grupy w Lidze Mistrzów. Oczywiście sprawdzimy tym samym, jak poradzi sobie drużyna Manchesteru United w Premier League oraz jak poradzi sobie drużyna Milanu na tle innych zespołów z Serie A. Jednak zanim do tego przejdziemy, sprawdźmy, jak będzie wyglądało bezpośrednie starcie obu zespołów. Aktualnie na swoich ekranach możecie zobaczyć bezpośrednie porównanie tych dwóch zespołów. Jeżeli popatrzymy na oceny ogólne zawodników obu zespołów, to szanse są moim zdaniem bardzo wyrównane. Dodatkowo zarówno jedna, jak i druga drużyna posiada w swoim zespole dokładnie taką samą liczbę legend. Zdecydowałem się na ustawienie obu zespołów w tej samej formacji, tak aby stworzyć idealne warunki do przeprowadzenia tego eksperymentu. Możecie w tym momencie napisać w komentarzu, kto waszym zdaniem wyjdzie zwycięsko z tego pojedynku. Natomiast mi nie pozostało już chyba nic innego, jak tylko zaprosić was do obejrzenia tego spotkania. You ain't messing with the flow, you ain't messing with my vision. Messing with the money, you ain't messing with decisions. Yeah, you messing with the team, then you messing with the squad. Mess with one of us, you be messing with them all. Yeah, yeah, yeah. Staying up late, making it right, living it up to my name. Focus on doing it better. You just be doing the same, you doing it lame. I'm doing like everything changed. Forget all the money, forget all the fame. I still would've done it if they would've played all of the music I make every day. Like, whoa, crazy the way the world goes. Blind when you look at it close. Zoom out when you viewing the picture. Perspective is all that we know. I'm all on my zone, I'm all on my own. Keep making a difference, I'm chasing the tones. I'm finding myself with the more that I grow. Get out of my way as I'm picking the road. You ain't messing with the flow, you ain't messing with my vision. Messing with the money, you ain't messing with decisions. Yeah, you messing with the team, then you messing with the squad. Mess with one of us, you be messing with them all. You ain't messing with the flow, you ain't messing with my vision. Messing with the money, you ain't messing with decisions. Yeah, you messing with the team, then you messing with the squad. Mess with one of us, you be messing with them all. Yeah, yeah, yeah. Messing, 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 messing with them all. Yeah, messing, 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 messing with them all. Yeah, messing, 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 messing with them all. Yeah, 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 yeah. Messing with them all. Yeah, yeah. All about that manifesting, knowing that you'll make it without any question. I've been stressing, I ain't gonna lie. Watching how they watch me, all I ever see is eyes. Yeah, last year hardly noticed, so this year they don't expect it. Once you hear the song, I swear I'm probably done my next hit. Damn, I swear my next if everything looking up. Putting crazy hours, I promise you this ain't luck. Yeah, they told me to stick with the rap. Matter of fact, they go riddle the track. Everything good just be turning to great. Hungry for more, keep on filling the plate. Yeah, I don't know when, I don't know where, but everything about to be changed. Organically coming alive, is growing and growing like every day. Cause I've been just planning this as I go. Got my whole future, I don't really know. Swear this time is moving so fast. They say good things never will last. Break that model, breaking that code. Everything easy, feeling so old. Everything new is making me work. If it ain't hard, then what is it worth? You ain't messing with my vision. Aktualnie na swoich ekranach możecie zobaczyć wyniki fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Niestety drużyna Rossoneri odpadła już w 1/8 finału, przegrywając drugie spotkanie z drużyną Bayernu Monachium 0-2. Oczywiście tym samym to ekipa ze stolicy Bawarii awansowała do kolejnej fazy rozgrywek, wygrywając 2 mecze z drużyną Milanu 3-2. Natomiast ekipa Manchesteru United odpadła w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, a tym samym nie awansowała do półfinału tych rozgrywek. Ekipa Jose Mourinho wygrała co prawda drugie spotkanie z drużyną Real Madryt na Santiago Bernabeu 2-1, jednak mimo wszystko ekipa Czerwonych Diabłów uległa w 2 meczu drużynie Królewskich 3-4. Natomiast teraz możecie zobaczyć tabelę u Serie A po zakończeniu tego sezonu. Ostatecznie drużyna Milano zajęła drugie miejsce z dorobkiem 78 punktów na koncie. Drużynie Rossoneri zabrakło naprawdę niewiele, ponieważ do pierwszego Juventusu stracili jedynie 3 punkty. Oczywiście oznacza to, że mistrzem Włoch została drużyna Starej Damy, która obroniła tym samym tytuł z poprzedniego sezonu. Teraz możecie zobaczyć tabelę Premier League po zakończeniu tego sezonu. Ostatecznie to drużyna Manchesteru United sięgnęła po to trofeum, gromadząc na swoim koncie aż 79 punktów. Jednak co ciekawe, drużyna Manchesteru United zaliczyła 16 remisów w przeciągu całego sezonu. Co więcej, drużyna Czerwonych Diabłów przegrała tylko jedno spotkanie. Natomiast z mojej strony to już chyba wszystko. Oczywiście jeżeli ten odcinek wam się spodobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, tak aby ten materiał mógł dotrzeć do większego grona odbiorców.
Zostawcie również subskrypcję oraz kliknijcie w dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o moich nowych filmach. Także trzymajcie się, na razie, piona!